Siemano, dzisiaj unpacking czegoś nowego. Zobaczymy, jakie to są nowe produkty. Znaczy w sumie już nie takie nowe na rynku, ale stwierdziliśmy, że przetestujemy je. O więc... O kurde, teraz idzie otworzyć. O, oj, coś chyba urwałam to. Dobra, teraz przybliż. Kartoniki. Firma Ecoscare. Tu mamy odżywkę w sprayu. I to ma ułatwiać chyba rozczesywanie i takie bajery. Poczekaj, ona mi jeszcze miała coś robić, poczekaj. Aha, i ona pozostawia taką śliską powłokę, bo ma ten silikon. Później mamy, wziąłam, na te, bo nie miałam nigdy te, w tej żelu odżywki. Znaczy żadnej w żelu nie miałam. I ona ma, tam przeczytałam na tej stronie, że niby słoma się nie ma przylepiać, jak tą odżywkę zastosujemy, więc zobaczymy, jak to będzie. A później wziąłam, może coś niepotrzebnego, ale jak to. To jest ten. To chyba nie jest odżywka, tylko... A może jest? Kurde. Czy to jest... Nie, to jest mgiełka. I ona ma zostawić brokacik. Zobaczymy, czy zostawi brokacik na mojej dłoni. O, dobrze, że nie zamarzło, bo miałam to stajnie w pace. O, jest. Tylko nie wiem, czy to będzie widać, jak bez flesza dasz. Widać? Bo ja widać. Widzę. Widać? No. No. Ładnie pachnie, powąchaj. Świetnie. Powąchaj. Dobra. Dobra, idziemy, robimy herbatę i idziemy. Ale ładnie. Może ja też przetestuję mi raz na moich tych herach. Dobra, robimy herbę i idziemy. Dobra, szybki look na to, co było w paczce. Więc mamy trzy produkty. I idziemy. Bierzemy tylko szczotkę do grzywy. Idziemy. Czy psina też chcesz być popsikana? Chodź. Mam to postawić. Tu postawię. Ale twardo. Dobra, mi raz co pierwsze robimy. Ej, a to jest kręgłowo? Ej, to jest plastik produkowany. Jeszcze ustawimy. Co? Wpsikamy, nie? Pierwsze. To ma w ogóle coś. A to jakie jest? A nie, to nie, to jest takie kitowe. O, to będzie lepsze. Mam kitatkę tylko. Wiesz? O ja, co to jest? O ja, co to jest? Dobra, psikamy. Spróbujemy tą wierzchnią warstwę popsikamy. A tą ze spodu zrobimy tym żelem. Ale fajnie psika, nie? Musimy poczekać, aż ona trochę... I tam nawet było napisane, że jak macie taki kołdun z sierści, Jezu, z grzywy albo ogona, to trzeba popsikać i na przykład tak zmasować, nie? No i ale widać, że już taki ładny kołd. Odczekaliśmy chwilę, a więc zaczynamy. Ojej. Ale jest już lepiej. Moim zdaniem już na pierwszy rzut, znaczy na pierwszy rzut, takie moje odczucie, jak miałam tą z Black Horse'a, to nie była taka. Jakie ma fajne teraz. Rozczesujemy teraz tą wierzchnią warstwę, gdzie psikaliśmy. Lako, to postój mi grzecznie. A potem zrobimy tą żelu. Chyba, że ma rozpuszczonego jakiegoś. Nie, nie ma. Trzymają się o dziwo od ostatniego razu. A co powiedzieć? To jest on tu ma w tym ogonie? Jakieś suweniry. A potem możemy nawet tą żelu mi raz cały ogon zrobić i zobaczyć, czy jutro będzie miał słomę. Moim zdaniem to jest nieuniknione, więc może te trociny wtedy się nie przylepiają, ale słoma to i tak wejdzie. Ale ma fajny ten ogonek teraz. Ale ładny. A ciekawe jak będzie z tym brokatem wyglądał, co? Mi raz ogonek. Pewnie zacnie. No, na nie będzie widać na tym czarnie. Cześć, Laki. Nie wiem, do którego momentu czekałam. Tu już nie psikałam. I tu już ona na przykład nie psikałam. Już te włosy są takie tępe. Nie da się ich tak ładnie rozczesać. No i zobacz, to mi da takie ładne. A jego ogon nie jest tak łatwo rozczesać. Ale ładne mamy. Dzisiaj trzeba wam pokaż, jaki jest ten szronik. Jaki podoba ci się? A jest ten szronik. O, tu nie psikałam już. Dwa.
robimy teraz tą żelów. Ała! Jezu, na tych tych! Niewielką ilość odżywki, 3-4 pompki. No, Laki, wydozuj na dłoń. Wmasuj sobą grzywę jogą. Następnie delikatnie rozczesz. Stosuj 2-3 razy w tygodniu. Dobra, open. Abyś musiała to schować do kieszeni za chwilę. Mhm. Czekaj. Aha, ciekawe czy poleci jak jest takim roz... Aha. Chyba... O, jest. Raz, dwa. Okej. Świetne, że jesteś taki ciekawski, ale to nie jest do jedzenia. O, te moim zdaniem te 4 pompki nie wystarczą na ten jego ogon. No, tutaj już. Ale zimny, zimny. Laki, no! Ja nic nie mam, nie idź do mnie. Daj jeszcze raz ten, napompuję. A, mam teraz brudne ręce. Rapy. No na pewno to nie jest łatwe przy takim ogonie, żeby takie 4 pompki wystarczyły. Może na taką kanę wystarczą, nawet 2, ale na niego. On ma zimny ten ogon i raz. Dobra, zakładam rękawiczki. I zaraz to. I rozczesujemy teraz tą w żelu. Okej, to było akurat pikane. I to jest ten w żelu. Lecimy. Tamte się lepiej rozczesuje, ten w sprayu. I nie jest już taki efekt moim zdaniem. Co jest? Dobra, a więc może i są na równi ten spray z tym żelem, chociaż jakbym miała drugi raz kupić, to na pewno bym kupiła tylko ten w sprayu. No wygodniejsze jest po prostu. Wygodniejsze, no a zwłaszcza jak jest tak zimno. Zaczynam wmasować. Tego tak nie widać na kamerze, ale normalnie to aż lśni. Aż lśni, no. Normalnie ten cały... Ale normalnie nie stoczki. Jakie są fajne. Nie? Ale mam już. Już tam całe rozpisane, tak patrzę. Dobra. Jak są całe rozpisane, to teraz idziemy po inne produkty. Gdzie to potem znowu szczotką? Trzeba szczotką? Wyczyszczoną się, dobra. I ciesz się swoim efektem. No dobra, czyli tylko popsikać. No Laki, co ty robisz? Dobra, psikamy. Jedynie, że to będzie tak widać. Ale nie, widać, widać. Tylko Laki, no współpracuj. Bardziej taki złoty efekt widać, nie? No, to widać. Bardziej teraz te śnieżynki widać, co? Ale to się akurat ciężko klika. Powinno być takie duże. Bo tak ciężko idzie to. Albo ciężko idzie, bo... Nie no, widać. Jakby świeciło słońce, to by było lepiej, nie? Mi raz. Tak ładnie. Weźmy to w środku. Weźmiemy jeszcze szczotę i to może przejdziemy. Dobra, widać szczotkę. Nie no, widać. Podejrzewam, że na kamerze tego tak nie będzie widać, ale widać. To jest aż brokat, no. To jest sam brokat, widzisz? Co mi rozsądzisz? Widać coś? Coś widać. To widać, jest to ładne. Dobra, możemy teraz jeszcze przetestować na Karę, bo Karę go rzadko kto czyści, bo... Dobra, nie będę nic mówić, to nie jest, ale przetestuję, że to na przegnanie.
bo on dawno nie ma puszczonej, nie bój się, nie za mnie się wydawał. Karusza! No właśnie, tej kandydacji to jest do słomy. No poczekaj, musimy poczekać chwilę. Chodź. Chodź. Bardzo mrak, no mogę, na kantar go trzeba przywiązać. Kantar go trzeba przywiązać. I tyle. Musieliśmy złapać delikwenta, bo nie chciał się popsikać. Dobra. Tu nie popsikałam. Nie, nie. To by trzeba chyba dać trochę więcej. Dobra. Karusza. Tak, że ma się do góry śmiała. No. No się rośnie, co ja. A na nim to lepiej w sumie. Takie testy, oj, coś mi do oka wpadło. No naprawdę, nie wiem kiedy wyraz mnie oczyszczono, to używa chyba na wakacje. Ale ma przypłaszczoną. Kara, ale jakbyś się schylił, to by było by trochę łatwiej. Popatrz, ja chcę ten, a on mi to ma w głowę. Ładnie, nie? Tu byś Kara musiał być cały wyczyszczony. Teraz widać, jaką ma długą już tą grzywę. Ale super, chwila moment i była rozczesana. Bardzo fajnie. Jeszcze grzywka, ale to... bym musiała tak zrobić, że przyszłam tu. Teraz wymieszamy. To na pewno nie będzie taki efekt, ale od niego on sobie nie da popsikać chyba. Wszystki. Dobra, okej, okay, dobra. Widziałam, widziałam. Dobra. Tam masz czopkę, zobacz. Czopkę, tak. Ok, super. O, ma dużo. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Nie? Nie, no nie, dżentelmen teraz. Przyklam normalnie. No co? No tak jest, panie. To jest tej słomy. O, przyklam. Co ty robiłeś z tej słomy, Kary? Okej. A więc przejdźmy do podsumowania. Moim zdaniem i tak najlepiej wypadła. Ujeny! Najlepiej wypadła ta odżywka w sprayu. I to będzie na pewno na drugim miejscu. Też fajne, ale wydaje mi się, że to będzie fajne do takiej grzywy i ogona, gdzie ona jest taka rzadka. Bo przy takiej gęstej to jednak ten spray sprawdza się super. A to będzie fajne na wystawę na pewno, nie? Tak na co dzień to nie wiem, czy to będę używać. Na pewno, no bo to i tak trzeba zużyć. Ale na wystawie myślę, że super opcja, nie? Mhm. Takie. Szkoda, że nie ma srebrnego. Wydaje mi się, że srebrny... a może jest? Co ty robisz z tymi produktami? Bo mam tak śliskie te rękawiczki. Bo się te rękawiczki zdejmuje, a nie? No, ale jak... A może jest tej srebrne? Nawet nie patrzyłam, ale nie, chyba tylko to jest. Jakby było srebrne, to na pewno lepiej by było widać, nie? O, Lako się nie boi niczego. Dobra, a więc zapraszam do oglądania poprzednich filmów. Subskrybujcie, lajkujcie, no laki. I piszcie, co jeszcze ciekawego chcecie zobaczyć na naszym kanale. No to się mnie tutaj, Moles. Au! Gryz. Nara!